Tak jak Państwu wspomniałem, pierwsze komórki konspiracyjne tworzą służba leśna, zawodowi żołnierze, którzy nie dostali się do niewoli i nauczyciele. Z nazwisk, które warto wymienić, przyszli dowódcy oddziałów partyzanckich, to będzie pan Zygmunt Sokołowski, pseudonim ZS, i również kapitan Stanisław Skrzyniarz, pseudonim Dębicz. Najpierw te komórki, które powstają, są złożone najwyżej z 5-6 osób. Dopiero w późniejszym okresie komórki zaczynają łączyć się i powstają większe zgrupowania czy oddziały konspiracyjne. Gdzie one powstają? Przede wszystkim powstają w Laskach, w Truskawiu, w Izabelinie, w Wólce Węglowej. I taka sytuacja będzie trwała mniej więcej do końca 1939 roku. W 1940 roku następuje w Pruszkowie spotkanie ZWZ z tymi komórkami. Proszę Państwa, kadra dowódcza już w 40, pod koniec 40 roku i na początku 41 roku kadra dowódcza kończy się. Należy sięgnąć po młodzież. Zresztą sięgnięcie po młodzież nie wymaga specjalnego wysiłku, ponieważ młodzież sama garni się do konspiracji. Młodzież trzeba szkolić. Szkolić się będzie jawnie, praktycznie jawnie. I zaraz Państwu powiem, kto będzie szkolił. Szkolił będzie kapral o nazwisku Baran, który zajmuje się ochroną mienia i strażą przeciwpożarową. Pod pozorem właśnie tych funkcji będzie szkolił młodzież na terenie znanym Państwu, w Wólce Węglowej, Łomiankach przede wszystkim, i szkolenie może przebiegać w sposób jawny. Do konspiracji garną się również kobiety. Z kobiet zostaje utworzony wywiad. Wywiad zostaje utworzony dalekiego zasięgu. Szefową tego wywiadu będzie Zofia Nowińska-Rezlerowa, pseudonim Polka. Oprócz tego kobiety są szkolone jako sanitariuszki, sygnalizatorki zrzutów lotniczych i jako wywiadowczynie. W roku 1942 powstaje już koncepcja, jak ma zachować się w przyszłości rejon 8 siódmego obwodu, i postawione są przed nim zadania. Proszę Państwa, te zadania, które są postawione,
nie wiem, czy siły, które wtedy są w 8 rejonie, w 7 obwodzie, są wystarczające. Jakie to będą zadania? Przede wszystkim wspomniany atak na lotnisko bielańskie. Niestety atak się nie udał. Proszę Państwa, wspominaliśmy niedawno o ataku na lotnisko. Wspominaliśmy datę 1-2 sierpień 1944 rok. Jesteśmy na Bielanach, na ulicy Michaliny i filmujemy Państwu dwa obiekty dotyczące ataku na lotnisko bielańskie grupy Campinos. Jest kamień, to jest miejsce starsze, upamiętnienia i jest tablica, przed którą jestem w tej chwili. Treść tablicy, miejsce uświęcone krwią żołnierzy AK grupy Campinos, poległych w boju o lotnisko bielańskie z niemieckim najeźdźcą w dniach 1-2 sierpnia 1944 rok. Chwała bohaterom. Palą się znicze. Są szarfy narodowe dzielnicy Bielanów. Ten starszy kamień w dzielnicy Bielany filmujemy za chwilę i za chwilę Państwu podam treść. Proszę Państwa, filmujemy miejsce pierwsze, czyli to miejsce starsze. Treść jest podobna lub taka sama. Daty są te same, 1-2 sierpień 44 rok. Doklejony jest tylko znak Polski Walczącej. Przypomnę Państwu, że autorką Hanna Smoleńska, która wygrała konkurs na ten znak. Znak jest wybity na głazie narzutowym i u góry głazu również jest znak Polski Walczącej. Jest trzecie miejsce, miejsce bardzo symboliczne w tym miejscu, również grupy Campinos. Jest alejka do symbolicznego grobu, symbolicznej mogiły powstańców warszawskich Armii Krajowej Grupy Campinos, poległych w walce o lotnisko bielańskie 2 sierpień 44 rok. Cześć ich pamięci. Jest to, jak powiedzieliśmy, mogiła symboliczna. Będzie pomoc przede wszystkim w perspektywie dla powstania warszawskiego, czyli będzie to jak gdyby zaplecze powstania warszawskiego i rozpocznie się już planowana łączność radiowa, która będzie warunkowała zrzuty lotnicze na teren Campinosu. Proszę Państwa, pierwszym lotniskiem, a właściwie miejscem zrzutowym na terenie Campinosu jest miejscowość Mariew. Oprócz tego w rejonie Campinosu, ale o tym znacznie później, będą cztery zrzutowiska, a piąte będzie bardzo blisko Mińska Mazowieckiego. Wraz z rozwojem konspiracji rozpoczynają się pierwsze aresztowania. Aresztowania spowodowane są przede wszystkim przez konfidentów. Znamy dwa nazwiska. Jan Kowalski, Antoni Zych. Aresztowania rozpoczną się największe w Burakowie. Proszę Państwa, chciałbym Państwu jeszcze przypomnieć, że w strukturze niemieckiej policji
w dziale Ordnung Polizei jest dział, w którym jest żandarmeria. I praktycznie biorąc jest ORPO, czyli Ordnung Polizei, policja porządkowa, jest w niej Ordnung i jest w niej żandarmeria. Żandarmeria wojskowa, przepraszam, żandarmeria policyjna w tej strukturze niemieckiej ma swoje odniesienie w Campinosie. W każdej większej miejscowości i nad kanałem Łasica są placówki niemieckiej żandarmerii. Jednak 1942 roku powstaje dywersja bojowa, oddział specjalny Łęgów, który będzie zwalczał konfidentów, będzie zwalczał szpiegostwo niemieckie i szefem tego oddziału specjalnego Łęgów będzie podporucznik Leszek Burakowski. W tym rejonie na przełomie roku 43-44 na Sierakowskich Łąkach od Sierakowa na północny wschód działa oddział partyzancki w liczbie około 30 ludzi, dowódca Antoni Frydrych, pseudonim Parys. Oddział ten podlega pod dowództwo 8 rejonu. Rozpoczyna się likwidacja zdrajców, donosicieli i taka sytuacja będzie trwała do końca lipca 1944 roku. Zarysowałem Państwu konspirację na terenie 8 rejonu i chciałbym Państwu powiedzieć, że pod koniec, czy na przełomie 1943-44 będzie tutaj ponad 900 zaprzysiężonych żołnierzy z bronią. Proszę Państwa, odbiegniemy teraz daleko stąd, na teren Nowogródczyzny. Tam jest oddział partyzancki porucznika Adolfa Pilcha, pseudonim Góra. To bardzo ciekawa postać. On urodził się w Wiśle. Szkołę ukończył w Cieszynie. Potem ukończył studia w Wawelbergu w Warszawie. Potem wstąpił do służby wojskowej. Potem jest tragedia roku 1939. Pan Pilch będzie opuszczał terytorium Polski, po prostu będzie starał się stąd uciec, aby dalej walczyć. Przejdzie przez Węgry, Rumunię, przejdzie przez Jugosławię i trafi do Francji. Francji nie zagrzeje długo miejsca, przejdzie do Anglii, wyląduje wreszcie w mieście Plymouth, gdzie ukończy kurs dywersji. Do Polski zostaje zrzucony pomiędzy 16 a 17 lutego 1943 roku. Otrzyma przydział najpierw do Czapli, to jest do Białegostoku,
do Kedywu, a potem otrzyma przydział do okręgu Nów, okręg Nowogródek. Zorganizuje grupę partyzancką, będzie początkowo współpracował z Rosjanami, konkretnie z partyzantką rosyjską, będzie atakował Niemców, współpracującą z nimi policję białoruską do pewnego momentu, do czerwca 1943 roku. Wtedy wyjdzie rozkaz ze stawki do partyzantów działających na terenie Nowogródczyzny, aby wszelki polski ruch oporu na tym terenie likwidować. To znaczy rozbrajać polskich partyzantów, opornych rozstrzeliwać lub przekazywać do sowieckich więzień. Wiecie państwo, kto to robi? Nazwisko Ponomarenko. A dlaczego wspominam nazwisko Ponomarenko? Po prostu dlatego, że od lat 50. ten, który wydał rozkaz likwidacji polskiej partyzantki na tym terenie Nowogródczyzny, będzie ambasadorem PRL, będzie ambasadorem w PRL-u, ambasadorem radzieckim w okresie w PRL-u. W latach 50-51 jest on już na placówce w Warszawie. Dziwny zbieg okoliczności. Proszę państwa, Adolf Pilch, o którym wspominałem, pseudonim Góra, ranga podporucznik, nie ma już kontaktu z Komendą Główną. Kończy się amunicja i liczba partyzantów coraz jest mniejsza. Następuje jego decyzja o zwrócenie się o pomoc do Niemców. I on otrzyma od Niemców broń, amunicję, środki żywności i środki opatrunkowe. On ma zamiar, jeden zasadniczy zamiar. Jego siły nie są w stanie przeciwstawić się partyzantce sowieckiej. 29 czerwca 1944 roku podejmuje decyzję wymarszu z Puszczy na Libockiej do Warszawy. Proszę państwa, trasa liczy ponad 450 kilometrów. 26 lipca 1944 roku znajdzie się nad Wisłą w Nowym Dworze Mazowieckim. Niemcy rozpoczynają przegrupowania. Głównym punktem zaopatrzenia Niemców jest twierdza Modlin. Przed Pilchem pojawia się zasadnicze pytanie. Jak przejść przez walki? Przejść do Puszczy Kampinoskiej, ale nie rozpoczynać walki z Niemcami. Na moście nad Wisłą rozpoczynają się pertraktacje. I w pewnym momencie jeden z jego oddziału partyzanckiego poznaje wśród Niemców swojego współtowarzysza z I wojny światowej. Wymieniają ze sobą komplementy i Niemcy wierzą, że to jest Polnische Wehrmacht,
który będzie współpracował z Niemcami. Proszę Państwa, to, co on otrzymał, Pilch, z twierdzy Modlin, to nie wiem, jaki to był procent całego zaopatrzenia powstania w Warszawie. Oczywiście jego oddział, który przybywa, jest już liczny i chciałbym Państwu powiedzieć, że osiądzie on najpierw po przekroczeniu mostu w Dziekanowie Polskim. Rozlokuje się w dniu 26 lipca 1944 roku. Przyjdzie razem z nim prawie 900 żołnierzy, 600 koni, 185 wozów, 8 taczanek, 11 CKM-ów, 41 RKM-ów i LKM-ów, 53 pistolety maszynowe, 670 KB, 137 pistoletów jako broń boczna. Proszę Państwa, pistolet w akcji bojowej to nie jest żadna broń. To jest po prostu ten, który go ma przy pasie, to jest dla niego poczucie bezpieczeństwa, ale to nie jest środek walki. Przyjdzie razem z nim 800 granatów i proszę Państwa, nie wiem jak to się stało, ale on przyprowadził ze sobą właśnie do Dziekanowa Polskiego ponad 250 tysięcy sztuk amunicji. No po coś miał te wozy, prawda? I teraz, proszę Państwa, rozpocznie się jego, ja przepraszam, ale za to słowo, gehenna. Otóż Komenda Główna Armii Krajowej w Warszawie będzie Pilcha podejrzewała o współpracę z Niemcami. Nie pozwoli mu wejść do Puszczy Kampinoskiej w pierwszym okresie i powie, że ma wynosić się do Borów Tucholskich. Proszę Państwa, przejście do Borów Tucholskich jest rzeczą niemożliwą. Wyślą do niego prawdopodobnie na rozmowy Kalenkiewicza, a niektórzy mówią, że wysłano do niego Ponurego. Są dwie wersje. Jednakże przeważy moim zdaniem zdrowy rozsądek, zostanie na terenie zgrupowania Kampinos, od razu weźmie udział w walce, z Dziekanowa Polskiego będzie uderzał na terenie Truskawki i będzie uderzał na terenie Aleksandrowa. To są marginesowe jego uderzenia. Do jego walki przejdziemy nieco później. Proszę Państwa, ta ilość, która przyszła z nim żołnierzy, są oni umundurowani w mundury polskie z 1939 roku, mają polskie symbole, ludność wita ze łzami, kwiatami, papierosami, żywnością. On będzie dowódcą pułku Palmiry Młociny do momentu tragedii w Jaktorowie. Państwo pozwolą, już teraz się podeprę, że w puszczy tej będą, do tej puszczy będą zbierać się inne oddziały, bo w końcu grupy partyzanckie w puszczy liczą od 2700 powyżej ludzi. Pewne
oddziały partyzanckie, które nie będą mogły wykonać zadań na swoim terenie, będą przybywać do Puszczy Kampinoskiej. Kto to będzie? Batalion Sochaczewski. 481 żołnierzy. Batalion Legionowski. 185 żołnierzy. Kompania Lotnicza. Oddział Jerzyków. 125 żołnierzy. Batalion Pięść. 121 żołnierzy. Dowódca porucznik Poraba. Matuszczak Stefan, o którym wspominaliśmy przy Komitecie Ukraińskim. Będzie pluton Orlika, 48 żołnierzy, dowódca porucznik Tadeusz Nowicki. Będzie kompania Franciszka Wiśniowskiego z Wierszy. Będzie półbatalion Marysia z Woli. Będzie pluton pochwały Jerzego Dudzica z Ożarowa. Będzie pluton saperów Jurewicza. Będzie pluton z Pragi pseudonim Rana Henryk Małowicki. 48 żołnierzy. Proszę Państwa, na koniec chciałbym Państwu wspomnieć, że przybędzie tutaj również 22-osobowy pluton Teocha. Podaje pseudonim. Nazwisko Teofil Kufel. AL. Proszę Państwa, dziwny to będzie 22-osobowy oddział, ponieważ on nie będzie nikomu podporządkowany i przed tragedią w Jaktorowie zostanie rozwiązany. Jeżeli Państwo pamiętają białe otoki w Ludowym Wojsku Polskim na czapkach, przede wszystkim na czapkach garnizonowych, czyli tych okrągłych, to przez ponad 12 lat szefem kontrwywiadu wojskowego był Teofil Kufel, pseudonim Teo. Ale zanim on tu przybył, działał również w AL-u na Starym Mieście. A kiedy przybył na ten teren, to on otrzymał rozkaz opuszczenia Starego Miasta i udania się tutaj. 29 września, o czym będziemy mówić później, była tragedia w Jaktorowie. W Budach Zosinych będziemy to filmować. Jest olbrzymi cmentarz po tej tragedii, a była to operacja niemiecka likwidacji tego zgrupowania o nazwie Sternschnuppen, czyli spadająca gwiazda. Siły, które ruszyły do likwidacji zgrupowania, były olbrzymie. I te oddziały, które tu były, nie były w stanie przeciwstawić się sile uderzenia niemieckiego. Te oddziały, które Państwu wymieniłem, Orlika, Marysia, Pochwały, nie wchodzą w skład pułku Palmiry Młociny. O mój rozmarły niebo, zmijaj się. O mój rozmarły niebo, zmijaj się. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zapytam się. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zapytam się. Serce raduje piosenki ten śpiew, piosenki o mojej Warszawie.